Dzień dobry wszystkim, witajcie moi drodzy w nowym roku. Pierwsza trasa, no to co? Standardowa trasa, 220 km w dwie strony, czyli po 110 km, tak plus minus powiedzmy w jedną stronę. Oczywiście pod Kraków jedziemy z dostawą dokładnie, no jak myślałem, 33 palety pomidora Sherry, oczywiście z dostawą na 22. Jest godzina 20:30, wyjeżdżamy w takim razie. Trzeba zalogować kartę do tachografu. Zaraz zobaczycie, ile mi pauzy by się wykręciło. Tak, wpis manualny. Czy wy to widzicie? Tyle dni wolnego normalnie. Kraj rozpoczęcia Polska. No i co, akceptujemy, wrzucamy to na młotki i możemy startować. Piszcie w komentarzach, jak tam wam minął Sylwester. Nowy rok tak samo. Jakie macie plany na nowy rok? Możecie nam spokojnie napisać w komentarzach. Jeżeli chodzi o mnie, już wam mogę zdradzić jak najbardziej. W tym roku dieta, ale teraz już naprawdę ruch. Wiecie co, jeszcze zdradzę wam pewną taką tajemnicę i nawet w sumie zobaczycie to w filmie dzisiejszym. Robię dzień w dzień spacery z psem i uwierzcie, to działa. Człowiek się naprawdę lepiej czuje. Robię tak po 5-6 km dziennie. Normalnie powiem wam, aż się lepiej czuję. I to jest naprawdę dobra rzecz. Polecam każdemu. Tym bardziej, że my kierowcy długo, dużo siedzimy, nie? Dobra, dzisiaj mamy pierwszy. Pierwszy 2024 rok. Przebieg 726980. Startujemy z bazy i kierunek, tak jak wam powiedziałem, w to miejsce. A potem będziemy jeszcze lecieli do Biedrony, do Rudy Śląskiej, słuchajcie. Zabrudne lusterko, ale zobaczcie, czerwone światło już trzęsie ciężarówką, czyli co? Zaczynają ściągać. I taka sytuacja, słuchajcie, wjeżdżam na firmę, od razu telefon, nie awizuję się, tylko telefon, mówię: Tomek, siema, taki towar, awizacja z tej godziny. On mówi: dobra, podstawia się pod 13. No dobra, okej. Okay. A on za chwilę: nie, dobra, wiesz co, inaczej, podstaw się pod 4. Ja mówię: no dobra, przejeżdżam koło 4, patrzę, no wolna jedyna rampa, auto spod 3 odjeżdżam, mówię: no to spoko, nie? Nie ma tematu, podstawiam się, podjeżdżam sobie tam gdzie jest 13-14 rampa, tam sobie zawrotkę robię, patrzę, idzie Tomek. Mówię: dobra, mówię, kurde, masz tu dokumenty. I uwierzcie, nie było czasu, żeby porozstawiać kamery i nie nagrałem dla was manewru cofania pod rampę. Jestem pod rampą, chłopaki ściągają, mam nadzieję, że jakieś 45 minut do godziny powinni ogarnąć ten temat, bo jest fajna akcja, a wiedzą, że ten towar jest zajebistej jakości, więc nie będzie żadnego zwrotu. No i powiem wam tak, no niestety jestem zawiedziony, bo nie nagram tego, co chciałem dla was nagrać, no. Rozładowany, startujemy. Zastanawiam się, koledzy z Girteki, czy pomóc im tutaj cofać, czy nie. Taka się podstawiała i tak zastanawiałem się, już wyszedłem, bo chciałem już gościowi pomóc. Chciałem wsiąść w tą ciężarówkę i mu podjechać pod rampę, bo trochę krzywo stał, ale na szczęście chłopakom się udało, dali radę. Też trochę parę minut im to zajęło. Jakiś czas temu dodawałem filmik, jak Girteka podjeżdżał tutaj pod rampę i zrobił się wielki hejt, że mógłbyś pomóc i tak dalej. Słuchaj, jest ich dwóch, więc po co ja też mam z jednej strony im pomagać, bo i tak oni nie słuchają, nie dogadam się z nimi, bo oni to nie są nawet Litwini, tylko jeszcze gdzieś tam wschód i tak dalej, ale już tutaj chciałem gościowi pomóc, naprawdę miałem dobre intencje, że chciałem wsiąść za tą ciężarówkę i podstawić się normalnie pod rampę, ale na szczęście obyło się bez tego, chłopakom się udało, podjechali pod rampę, na szczęście, nie? W takim razie wyjeżdżamy i lecimy w kierunek Maza. Kolejna awizacja na 7 rano, Ruda Śląska, Biedrona.
kupę, a kupę czasu. Mam 7,5 godziny na spokojnie, aby zjechać na bazę, tam się załadować i dojechać jeszcze do Rudy Śląskiej. Na spokojnie. Na razie jadę na bazę i nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle ten towar jest gotowy. Tutaj stoi mi turek. Zobaczcie, ile mniej więcej miejsca mam. Tutaj stoi drugi. No ja się postawiam pod rampę. Ustawię teraz kamerę na te lusterko, więc będziecie śmiało widzieć mogli, jak cofam pod rampę. A też stoi mi po prawej stronie naczepa. Dobra, po prawej stronie przechodzę. Tak myślałem. I chłopaki zaraz będą zaczynać ładować naczepę. 45 minut i auto załadowane. Lecimy, wiecie co? Ktoś mi przedstawił lusterko? No, wydawało mi się właśnie, że ktoś mi lusterko przedstawił, ale nie. Dobra, jeżeli chodzi o moje plany, lecimy po prostu na Rudę Śląską. No to co? Lecimy, nie? No siema, siema ponownie. Poranek już. Jestem zawizowany, wjeżdżam na teren Biedrony. Rampa numer 36. Zobaczcie tutaj po lewej stronie, tu gdzie się awizuje. Teraz się zrobiła kolejka, mi się udało akurat zawizować bez kolejki. No i co? 36 rampa, jedziemy. Tutaj w ogóle wygląda tak polityka firmy, że jadę, nie podstawiam się pod rampę, dopiero dam dokumenty i czekam na telefon. Bo oni tak mają swoje rampy. Oni mi napiszą, że mam po 36 się podstawić, a ja w rzeczywistości będę musiał się pod 38 albo 41 na przykład podstawiać. No i... A już się tutaj nauczyłem. No ja wam powiem tak, no. Akurat na tej Biedronce w Rudzie Śląskiej to ja już się nauczyłem nie podjeżdżać pod rampę. Pomimo tego, że mam napisane, że mam się pod to podstawić, nie podstawiam się. No tutaj ja pierdzielę, takie błoto mają, że szok. ...37, 38, no i jest zajęte, ale 36 wolne było. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy wezmą? A sobie zrobimy tutaj rundkę, tak? I od razu w rajeczkę zaparkuję. Aha, tutaj te Volvo jest też chyba w kolejce. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Idę się. Dobra, tak to wygląda. Idę się zawizować.
Tak to wygląda, słuchajcie. Idę do biura z dokumentami teraz. Tak to wygląda. Tak to wygląda, wiecie? Idę teraz do biura. Dam dokumenty, no i czekać na telefon, nie? No i co? Pod rampą już. Ale i tak wiem, że za chwilę będą dzwonić albo wołać przy rampie. Problem jest tego typu, że mam wysokie palety, które są przyblokowane małymi. Wiadomo, wysokie palety musiałem tyczkami zablokować, żeby się nie przewróciły. No ale teraz nie mam możliwości ściągnięcia, bo małe palety blokują dostęp do tyczek. Dwie odpiąłem tyczki, zostawiłem chłopakom. No ale za chwilę i tak będę musiał pewnie wejść na magazyn, bo już im się nie będzie nawet chciało tyczek. Dwóch tyczek dosłownie, tam chyba dwie. Tak, dwie tyczki trzeba byłoby odpiąć, żeby dostać się do reszty palet. No zobaczymy. Chyba że jakiś będzie normalny magazynier na Rodzie Śląskiej, no to nie sprawi mu tu żadnego problemu, odepnie i po sprawie. No i się zaczął problem. Postoimy trochę dzisiaj. Dzwonili, rozładowane. Trzeba po dokumenty iść. Całe błoto trzeba przebrnąć. No i co, dokumenty odebrane. Do samochodu i wracamy na bazę. Wiem, tak zrobiłem z psiakiem na spacer. Chodź, idziemy. Smycz mamy. Dawaj. Oczywiście co, mój pies dostał głupawki, nie? Chodź, Chase. Chase. Idziemy. I się udało. Skończyła się głupawka, co? Chase? Skończyła się głupawka? Moje postanowienie noworoczne to jest właśnie codzienne spacery z psem, schudnąć 15 kilo. Takie jest życie. Uwierzcie, mógłbym przyjechać do domu na spokojnie, się przespać. Ale nie, sen jest dla słabych. Postanowiłem zjeść sobie śniadanko, spacerek z pieskiem, za chwilę jeszcze po córę jedziemy do przedszkola, a na spokojnie dopiero wieczorem się położę. Wcześniej najwyżej spać, bo akurat na wieczór nic nie ma. I tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o życie trackera. Gdyby się ktoś pytał, co to za psiak, no to sami zobaczcie. Cóż to bokser. Ta, on ma 6 miesięcy dopiero, słuchajcie. 6 miesięcy ma dopiero psiak. Gupolek mały, co? Gupolek? Gupolek. Chodź, gupolku, idziemy dalej.